Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Ze mną w studiu dzisiaj ksiądz prawat, ksiądz doktor Stanisław Gębka. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie panią redaktor i wszystkich telewidzów. Misjonarz miłosierdzia. Już od dawna, od momentu, kiedy papież Franciszek misjonarzy miłosierdzia powołał. Na rok miłosierdzia. Tak, ale to zostało przedłużone. Tak. Mhm. I także misjonarz Kazachstanu, bo o Kazachstanie dzisiaj będziemy rozmawiać, o takim bardzo szczególnym miejscu, mocno związanym z Częstochową, z Polską i z Częstochową, o Ziornoje. Miejsce wybrane przez Boga, tak czytamy na specjalnie wydanym folderze. Dlaczego miejsce wybrane przez Boga? Proszę Państwa, to miejsce związane z Częstochową, dlatego że siostry karmelitanki 13 lat temu wyjechały z Częstochowy, by tam założyć fundację, dom, klasztor dla sióstr karmelitanek. Dlaczego? Dlatego właśnie jest związane tak z Częstochową i z Polską. Dlaczego to jest miejsce wybrane przez Boga? Proszę Państwa, Oziornoje powstało w 1936 roku, kiedy deportowano Polaków ze wschodniej Ukrainy, tam właśnie na stepy. Jechali prawie 2 tygodnie w biedzie, głodzie, dzieci umierały, staruszkowie umierali. Wreszcie, gdy dojechali, powiedziano im, tu jest wasza ojczyzna, tu jest wasza Polska. Rozpoczęto życie, budowano ziemianki i tak właśnie ta miejscowość powstała. W tej chwili mieszkają tam wnukowie, prawnukowie tych właśnie deportowanych Polaków, którzy tam zostali wysiedleni. Pamiętają swoją historię, historię swoich rodzin? Jest przekazywana. Jest tam, w szkole podstawowej jest muzeum, do którego można zwiedzać, gdzie są zachowane najcenniejsze pamiątki po z tamtych czasów, po tych Polakach, którzy przyjechali do tego miejsca. Dlaczego to jest miejsce wybrane przez Boga? To jest miejsce przesiąknięte łzami, krwią, cierpieniem, śmiercią bohaterów polskich, którzy tam zostali zesłani. Poza tym, siostry karmelitanki, gdy przyjechały do Kazachstanu, arcybiskup Peta chciał ich osiedlić w mieście, na przykład w stolicy w Astanie, albo w jakiejś innej miejscowości. Obwoził je po diecezji. Kiedy dojechali na stepy, podjechali pod tę wioskę Oziornoje, siostry powiedziały, proszę księdza arcybiskupa, tu jest nasze miejsce. Wszystkie cztery miały takie natchnienie, tu jest nasze miejsce modlitwy i pokuty. To jest pierwszy znak. Drugi znak, to jest, proszę Państwa, cud, jaki się wydarzył w tej miejscowości. W 1941 roku, kiedy zapanował głód, bo Stalin nakazał wszystką żywność oddawać do wojska, wtedy był tak wielki głód, że ludzie modlili się na różańcu o cud, o przetrwanie. I wtedy wiosną były tak duże roztopy, że powstało jezioro. To jezioro powstało 25 marca 1941 roku, a w jeziorze niesamowita ilość ryb. I dzięki tym rybom ci mieszkańcy przetrwali, przeżyli, przyjeżdżali po te ryby również z innych miejscowości. Następnym takim znakiem, proszę Państwa, że to jest miejsce wybrane przez Boga, kiedy kardynał Glemb konsekrował Kościół, powiedział, Oziornoje będzie niebawem tak słynne jak Częstochowa, Lourdes czy La Salette. A rok później, kiedy Jan Paweł II przyjechał do Astany, by beatyfikować księdza Bukowińskiego, wtedy powiedział, duchowo udaję się do waszego sanktuarium narodowego, maryjnego w Oziornoje. Następny znak jeszcze powiem, to jest, panie redaktor, ten klasztor zbudowany cudownie wprost. Przez karmelitanki. Przez karmelitanki. Jak powiedziały, że chcą budować klasztor, powiedziały im, że rzucacie się z motyką na słońce. A jednak tak zaufały Jezusowi Miłosiernemu, że ten klasztor stoi i jest tak piękny. Poza tym następny cud,
to jest w tym kościele parafialnym jest ołtarz wieczystej adoracji pana Drapikowskiego. To jest jeden z 12, które będą rozmieszczone na całym świecie. I tam jest od rana do wieczora adoracja Najświętszego Sakramentu. Następnym takim znakiem, proszę pamiętać, że jesteśmy w kraju muzułmańskim. Kazachstan to jest kraj muzułmański. Władze cywilne ustawiły znak przy asfalcie, żeby przy drodze publicznej, gdzie jest Oziornoje. Jest strzałka w lewo i tam napisane jest Oziornoje, miejsce sakralne. To ustawiły władze cywilne. Następnym takim znakiem jest to, że tam w pobliżu jest krzyż 12-metrowy, jedyny krzyż na Sopce Wołyńskiej, który ustawił ksiądz Peta, jak przyjechał jako proboszcz. I przy tym krzyżu odbywają się uroczystości i państwowe, i religijne. To jest taka pamięć wszystkich tych ofiar komunistycznych zbrodni, wszystkich, którzy tam zginęli. Do Oziornoje wydawałoby się miejsce bardzo odległe od miejsc, do których jesteśmy przyzwyczajeni, żeby jeździć, a jednak tam jeżdżą pielgrzymi i to coraz więcej tych pielgrzymów przybywa, przyjeżdżają z całego świata. To nie tylko Kazachstan i Polska, tak wydawałoby się oczywiste, ale z Niemiec, z Rosji, z Litwy. Panie redaktor, z Europy Zachodniej. Odległość do Oziornoje, powiedzmy z Częstochowy, jest około 6000 kilometrów. Niesamowita odległość. Był tam ksiądz prałat. 3 razy. I teraz właśnie dlaczego? Ksiądz arcybiskup pytał nas, jak tam byliśmy we wrześniu, jak to będzie, że to będzie miejsce Narodowe Sanktuarium Maryjne. A wtedy odpowiedzieliśmy, to jest znak, te znaki, które wymieniłem przed chwilą, świadczą o tym, że Bóg chce, by to miejsce było sanktuarium narodowym maryjnym, bo tam jest Matka Boża czczona jako Królowa Pokoju. I teraz, w ubiegłym roku do Oziornoje przyjeżdżali pielgrzymi z całego Kazachstanu, z Rosji, Litwy, Łotwy, Francji, Niemiec. Czyli z Europy Zachodniej także. Tak, Szwajcarii, nawet z Chorwacji. I dlatego jest potrzebna baza lokalowa. Proszę sobie wyobrazić, że poza tymi budowlami takimi, powiedzmy, europejskimi, to jest kościół parafialny i klasztor. A tak to są zwykłe, proste domy. 300 mieszkańców. I tam musi być baza lokalowa, żeby ci pielgrzymi, którzy tam przyjadą, żeby mieli miejsce. Na przykład będzie pielgrzymka autokarowa. Gdzie ich ulokować? Się okaże, że będzie pielgrzymów dużo, dużo więcej niż mieszkańców. No właśnie. No i dlatego w ciągu roku, powiedzmy. Tak. I dlatego musi być ta baza lokalowa, żeby to był taki punkt, bo proszę Państwa, Oziornoje jest najbardziej katolicką wioską, miejscowością w całym Kazachstanie. Bo w innych miejscowościach są 10, 15, 20 osób, do których księża dojeżdżają ze mszą świętą. To jest chylę czoło przed tymi kapłanami, którzy tak bohatersko służą tamtejszym ludziom. W tej chwili w Oziornoje jest budynek przeznaczony na dom pielgrzyma, ale w stanie surowym, zamkniętym, bo zostały wstawione okna i teraz właśnie trzeba to zaadoptować, ten budynek, wykończyć, wyposażyć. I takie pragnienie mamy. Powstało w tym celu Stowarzyszenie Świętego Andrzeja Apostoła, który był apostołem wschodu, żeby ten dom pielgrzyma był wykończony w tym roku, ponieważ imię będzie tego domu pielgrzyma i ku czci świętego Jana Pawła II. Poza tym w tym roku przypada 30-lecie przybycia księdza Pety, obecnego arcybiskupa, do Oziornoje jako proboszcza. I dlatego niech mi będzie wolno prosić bardzo serdecznie wszystkich telewidzów, mieszkańców Częstochowy, o wsparcie tego dzieła. Ja wierzę mocno, że Pan Jezus jakoś tak zadziała i tak pobudzi życzliwe serca, że ten dom będzie wykończony. Jest strona oziornoje.pl. Można na tę stronę wejść i poszukać chociażby zdjęć, fotografii, zobaczyć, jak wygląda jezioro, jak wygląda klasztor karmelitanek, jak wygląda kościół parafialny. Tak.
Bo jak się tam żyje, to trzeba chyba pojechać, żeby to zrozumieć. No tak, żeby pojechać, trzeba zrozumieć, bo ci ludzie bardzo biednie żyją. Proszę sobie wyobrazić, do najbliższej miejscowości 40 km, do tańszej, takiej bardzo większego miasta 70, do stolicy jest 400 km, 300 km idzie się asfaltem, później 60 km idzie się autostradą, 300 km, 60 km asfaltem, a później te 40 km drogą bitą. A jak ona jest wybita po ziemi, są dziury, to się przyjeżdża stepem i jedzie się do tej miejscowości Oziornaje. Trzeba mieć dobry samochód. O tak, tak, tak. Trzy razy już był tam ksiądz prałat. Jakie pierwsze było wrażenie przy takim pierwszym zetknięciu z tamtym miejscem? No to było niesamowite wrażenie. Pojechałem wtedy z siostrą zakonną, siostrą Krystyną Albertynką, która bardzo związana była z karmelitankami, chciała tam jechać. Pojechaliśmy na dziesięciolecie przybycia sióstr karmelitanek do Kazachstanu. Na tej uroczystości były też władze cywilne, ale też, jaki mają dobry wywiad. Jak się dowiedzieli, że przyjeżdżają z Polski ludzie, to zaraz pytali się już, a co to za jedni, a po co tu przyjeżdżają, a ile tych osób będzie. Także w dalszym ciągu inwigilacja jest bardzo mocna. I to dziesięciolecie było bardzo, bardzo uroczyste. Dla nas to było wrażenie, zetknięcie się z tym światem, to było niesamowicie bardzo wielkie. Pojechaliśmy też do Karagandy, do błogosławionego biskupa Bukowińskiego, także i do Dolinki, tam gdzie jest obóz, gdzie było centrum dowodzenia wszystkimi obozami koncentracyjnymi na terenie Związku Radzieckiego i te obozy były wrzucone, rozrzucone mniej więcej na terenie jakby dzisiejszej Francji. I tam w tej dolince był punkt dowodzący. Myślę, że historię tamtych terenów przez pryzmat naszej historii, polskiej historii dziejów Polaków warto naprawdę bardzo mocno poznawać. Odsyłamy do strony oziornoje.pl. Można też napisać z pytaniem, tak na przykład w jaki sposób pomóc, adres mailowy oziornoje@gmail.com po prostu. Ja również mogę Państwu podać mój telefon komórkowy, kontaktowy i będę bardzo wdzięczny, jeżeli Państwo skorzystają. 501-858-929. Powtarzam, 501-858-929. Po audycji w Radio Jasna Góra już miałem telefon właśnie z okolic Opola. Proszę. Już wysłałem te foldery, nawet 5 wysłałem tej pani, żeby tam apostołowała, żeby tak. Także bardzo serdecznie zachęcam. Jest odzew. Bardzo dziękuję. Wielkie też otwarcie ze strony księdza prałata. Ksiądz prałat Stanisław Gębka był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców.